Asiu, no dwa tygodnie temu się widzieliśmy, tak. Ale znów jest okazja, więc bardzo chętnie wykorzystam. A w tym czasie, kiedy byłaś w Stanach Zjednoczonych, była rocznica ślubu twoja i Douglasa. Czy mieliście jakieś plany swoje? Wiesz co, przyznam się, że ja tak jak tutaj byłam w Polsce, zapomniałam, że to rocznica ślubu. Tak, tą zapominalską osobą. Tak, tak szybko ten cały czas byłam w Polsce, nagrywaliśmy Tamaro i córeczka, że kompletnie zapomniałam. Ale przed właśnie na wywiadach, na tym press junket właśnie były pytania o anniversary, ja sobie przypomniałam. Ale wiesz co, nic nie robiliśmy takiego exclusive, byliśmy na romantycznej kolacji i tak naprawdę wzięliśmy w inny dzień córeczkę do kina na Minions, że bardziej celebrowaliśmy ją niż nasz anniversary. Mam takie wrażenie, że jak z kimś się zaczynamy spotykać, to po prostu zawsze musi być tak, wiesz, top i potem tylko trzeba walczyć o to, żeby to nie spadało, nie? Że już na początku musi być jakby zawsze najlepiej. Tak. Czy po 4 latach małżeństwa, jeżeli dobrze liczę, bo znamy to tak różnie, zdarzyły wam się już jakieś kryzysy, momenty, w których trzeba było zawalczyć o to, by ta miłość była silna? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że w każdych, znaczy nie wiem, czy w każdych, ale myślę, że dużo relacjach to jest bardzo dużo pracy, żeby utrzymać związek, ale nawet, że mamy bardzo momenty kryzysu, Asia trzyma nas razem, że wiesz, nic nie jest ważniejsze, żeby trzymać rodzinę razem, bo wiadomo, on ma momenty, ja mam momenty, gdzie mówimy, dobra, zostawmy się, będziemy może lepsi przyjaciele, bo się, wiesz, w tym momencie jesteśmy, wiesz, nie źli na siebie. Ale patrzcie w te słodkie oczy. No, że naprawdę to jest największy dar od Boga i ona jest dla nas najważniejsza i wiesz, wszystko robimy, nawet w tych momentach trudnych, żeby to jakoś przeżyć, żeby ta Asia miała tą rodzinę nierozbitą, tylko żebyśmy razem byli. Ja też mam takie doświadczenie, tak mi się wydaje, że właśnie w tym związku, w przyjaźni, we wszystkim najważniejsza jest rozmowa, tak. Ale nie zawsze jest tak, że każdy umie albo chce rozmawiać. Czy u was takie jest, że jedna strona by od razu wyjaśniała, a druga tak trzeba ją ciągnąć za język? Znaczy, wiesz co, zależy jaki jest moment. My oba jesteśmy byki, w tym samym dniu się urodziliśmy, tylko on jest troszkę starszy ode mnie, to rokowo inaczej, ale wiesz co, jesteśmy, że właśnie za bardzo emocjonalnie nieraz podchodzimy, że jak on mnie wkurzy, to ja też, wiesz, już mam swoje do powiedzenia, a właśnie nieraz jest dobrze, żeby uspokoić się, iść do innego pokoju, wiesz, pomyśleć nad tym, a nie wybuchać od razu żeby nie wybuchać od razu i na tym obie strony na tym, wiesz, pracujemy.